Co dzisiaj słychać na Panonice? Szum popradu, trąbki śpiew, dżin nam tutaj robi gniew. Pierwszy raz jestem na jakimkolwiek festiwalu. Pierwszy raz piję piwo w Popradzie i jest po prostu mega super. Kurde. Panonika jest super. Przyjeżdżajcie. Życie na Panonice. Tutaj czas płynie wolniej. Wprost odwrotnie proporcjonalnie do prędkości nurtu w Popradzie. Więc mamy tutaj slow life, a Poprad ma fast life. I jakby to jest fantastyczne. Dużo odpoczynku, dużo fantastycznego, fantastycznych ludzi. Ja bywam na wielu różnych festiwalach, ale Panonika ma wyjątkowy klimat. Pan tak się przechyla, ja tak z panem tak podążam. To jest ten flow właśnie. Po co kotu telefon? Żeby miał. Tak doszliśmy do takiego wniosku, że stojąc przy tym płocie poznajemy więcej ludzi niż chodząc po całym terenie właśnie tego, no tego festiwalu, no bo ten płot jakoś symbolizuje taką swojskość, można powiedzieć. Ktoś, patrząc na nas, myśli sobie, może to jest nasz sąsiad zasadniczo. Może z nim się przywitać, może zagadać. I paradoksalnie, stojąc w jednym miejscu, poznajemy więcej ludzi niż przechodząc cały ten teren. Także jest to jakieś odkrycie, a poza tym jest to naprawdę przyjemnie. Warto przyjechać, żeby poznać właśnie nowych ludzi. Tak na przykład my tutaj stoimy przy płocie i poznajemy nowych ludzi, żeby posłuchać świetnej muzyki, żeby przenieść się na chwilę na Bałkany, przetańcować całą noc i iść spać w mokrym namiocie, który właśnie zalało. No, to jest ten klimat. Polecamy! Jest tak, jak powinno być. Czasem jest bardzo lekko i przyjemnie, a czasem bardzo mocno, wtedy kiedy trzeba. Ja chciałem powiedzieć, że życie na Panonice wygląda tak jak inaczej, że życie na Panonice jest takie właśnie jak wygląda, o. Czyli... Ciężkie. Czyli nie jest lekko, no. Trzeba siedzieć na trawie, spożywać browary, tańczyć, słuchać fajnej muzyki. Także nie jest prosto, słuchajcie. Przyjeżdżajcie. Jest bardzo, ale to bardzo miło. Jest fantastycznie, spadł deszcz, dało się przez chwilę oddychać, teraz jest znowu gorąco, ale dla takich widoków warto się troszeczkę posmażyć. Możemy po prostu powiedzieć, że atmosfera jest gorąca i myślę, że to ludzie podgrzewają ją jeszcze bardziej. W kontekście Panoniki jest jedna rzecz, na jaką można narzekać, to, że nie można narzekać. Jest gorąco, jest rzeka, w rzece można się kąpać i pić piwko, jest bardzo fajnie. Jest bardzo dużo pysznego jedzenia i super muzyka, więc polecam. Jak wygląda życie na Panonice? Wygląda oczywiście wesoło jak zawsze i jest przyjemnie. Mamy tutaj arbuza, mamy wszystko co nam potrzeba. Mamy jedzenie, mamy picie i mamy co mamy? Dobry humor? Oj tak. Oj tak. Co jeszcze mamy? Szymon, powiedz co mamy na Panonice. Co najbardziej lubisz na Panonice? Powiedz Szymon. Święty spokój. Szymon lubi święty spokój. Jacku, co lubisz ty? Nie mogę powiedzieć. On nie może powiedzieć. Co ty lubisz? Oczywiście tańce i koncerty. Tańce i koncerty moim zdaniem osobiście są najważniejsze, ale co jeszcze ty lubisz? Pierogi. Pierogi są doskonałe. Jeszcze twoja opinia. Wszystko. I dokładnie tak, wszystko na Panonice jest wspaniałe. Ja też tak uważam, podpisuję się pod to. Bartlo, ten pan skończył praktycznie wszystkie kierunki związane z teatrem. Bartlo, powiedz co tu lubisz najbardziej? Najważniejsi są ludzie. Bo ludzie są zawsze najważniejsi. Dokładnie tak. Yeah, we are from Hungary and this is our first time in Poland and so this is our best time. Polish people are nice, the festival is great. Everybody likes juggling, so just check around, everybody having fun. It's so cool. Jest rzeka i są drzewa i co jest rzeka i są drzewa. Ej, no ale naprawdę ja nie żartuję, ale nie żartuję. Jest rzeka, są drzewa, ale jest też trochę dziczy. Idi, idi, Nesanice, dalej widim twoje lice, dalej zora, bo nestala.
idi pusti me, daje od sama. Ajde! Kolega jest pierwszy raz, więc się wypowiedz. Jestem pierwszy raz, jestem w pozytywnym szoku. Tak. Ekipa obok, chciałem. Ja się mogę spytać. Ja mam kwestionariusz w ogóle na ten temat. Więc tak. To jest. Przedstawiam światu, przedstawiam. Kasia, czy warto przyjechać na Panonikę? Tak, aczkolwiek tak. Aczkolwiek tak. Mamy teraz tutaj. Po stroju widać, że to już jest od wielu lat. Ale ciągle wraca. To zawsze. Będę tu wracał do końca życia. Będziesz do końca życia wracał. Nie wiemy, jak długo będzie ten festiwal, ale do końca życia będzie tutaj wracał. Z tym już gadaliśmy, nie ma o czym z nim gadać. Ale poznał zupełnie przypadkowo na tym festiwalu, można by powiedzieć na innym, ale też kontynuuje. Warto? Warto. Co jest warto? Warto tu przyjechać. I co jeszcze? Iść nad rzeczkę, pochillować. A co robiliście dzisiaj rano w namiocie? Chillowaliśmy. A jak się chillowaliście? Skutecznie. A czy to było dłużej niż 2 minuty? Już bez takich pytań. Czyli nie. Czyli nie. Mamy też koleżankę, która jest tutaj po raz 16. Dokładnie. Zanim się zaczęła Panonika, ja już przyjeżdżałam. Przewidywałam, że tu będzie fajny w te góry. A i w ogóle chciałem jeszcze zaznaczyć, że jesteśmy wszyscy z Gdańska, czyli kosztowało nas to 8 godzin albo 12. Albo nawet i 13. Moim zdaniem warto. Bardzo fajna atmosfera, dobre jedzenie. Wszyscy są bardzo przyjaźni. Super muzyka, fajne koncerty. Polecam. No, mi też. Ja jestem tutaj drugi raz. Trzeci. No, dobre jedzenie, fajna zabawa, Panonika, ogień. 3, 4, okej. Okay. Jestem od Ja chciałem zareklamować tutaj poezję tego chłopa. Nie wygląda sobie najgrubiej. Troszkę mu się, żeby mu się powodziło lepiej, pozwólcie, że zareklamuję te autorskie tomiki poezji. Zeszyty dostajecie z dedykacją, 20 zł. Można negocjować, ale nie wypada, tak, prawda, Wojciechu? Jak to zobaczycie, to już ich nie będzie. Dokładnie. Więc... Także za rok będą znowu, oby. Oby. No i co, no wspierajcie kulturę niezależną. Tak. On ma gadane, ja mam pisane. Jak dostanie dokładnie. Nobla, to będziecie mieli niezależne. Dokładnie. Także, no cóż więcej dodać. No my są czwarty raz. I nie polecamy nikomu, nie przyjeżdżajcie. Nie przyjeżdżajcie, nie ma sensu. Głowa z rana boli, strasznie. Na pierogi przyjechałem tu specjalnie, powiem ci szczerze. Mam w dupie tą muzykę. I powiedz tylko, że jest krótko trwa, bo tylko jeden dzień. Dziewczyny po prostu, te, które robią te pierogi, panie takie w wieku mojej mamy nawet, no nie wiesz, no po prostu, no bardzo kochane są, kochane. Dają gratisy zawsze takie fajne i polecamy. Nie przyjeżdżajcie na muzykę, przyjeżdżajcie na pierogi tutaj zawsze. To są 3 dni w jednym dniu. Tak jest. No to dobrze, czy ktoś jeszcze ma ochotę powiedzieć parę słów? Ja powiem wam, że ja to właściwie nie wiedziałem o Panonice, tylko oglądam Food Network, bo lubię jeść i widziałem tam Walentego Kanie, który tutaj serwował swoje potrawy, no i dlatego przyjechałem, nie, żeby coś dobrego zjeść, a muzyka... Muzyka jest bardzo strawna, bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że organizatorzy świadomie wprowadzają ludzi w błąd, żeby tu nie przyjeżdżali, gdyż na swoich stronach, na swoich zajawkach i zapowiedziach mówią, że to jest wspaniała 3-dniowa impreza. To jest absolutnie nieprawda, to jest jeden piękny, długi dzień. Mi się najbardziej w Panonice podoba to, że kiedy tu przyjeżdżam, czuję się, jakbym wracał do domu z dalekiej podróży, bo nagle się rozglądam, dookoła same znajome twarze, uśmiechnięte mordki i ludzie, z którymi się nie mam absolutnie jak spotkać przez cały rok, nagle widzimy się tutaj i wszyscy jesteśmy w jednej wielkiej rodzinnej biesiadzie. I to jest to, dlaczego tutaj kocham przyjeżdżać. Czy dziewczyny, mogę wam zadać pytanie? Oczywiście. Czy warto przyjeżdżać na Panonikę? To chłopie. I no roz.
Co wam się najbardziej podoba na Panonicy? Wszystko. Przede wszystkim wspaniała muzyka bałkańska, bo ja taką uwielbiam. No i przede wszystkim ludzie też, prawda? Wspaniali ludzie! Kolega Artur na przykład, on wczoraj założył kąpielówki i do dzisiaj nikt nie widział zmiany. Taka sytuacja. Życie na Panonice to jest najcudowniejsza sprawa, jaką można sobie wyobrazić. Ta energia, ci ludzie, ta wspaniała atmosfera, ta muzyka, którą słyszymy tutaj zaraz za paroma drzewami, dosłownie to wszystko kipi takim entuzjazmem i takim naturalnym źródłem takiego... Radością życia! Tak, dokładnie tak. I te piękne dziewczyny w tych cudownych wiankach. W tych cudownych wiankach, które same uplotły, byłem świadkiem. Nasze rusałki, no świetna, świetna sprawa. Polecam wszystkim. Jestem tutaj już trzeci rok z rzędu i będę przyjeżdżać. Fajne jest to, że jeżeli ktoś gra na instrumentach, to ze sobą jakoś się kontaktuje i wszyscy razem gramy na instrumentach i śpiewamy. I to jest bardzo, bardzo fajne na Panonice. Naprawdę. Że wszyscy jakoś są tacy kontaktowi, rodzinni. Nie ma podziałów tutaj, nie ma nienawiści. Tak, nie ma nienawiści. Jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Taką panonikową rodziną. Dużo śpimy, dużo się kąpiemy, trochę szalejemy wieczorem. Jest fajnie. Muzyka na pewno. Nigdy nie ciągnęła mnie tak do tańca jak przez ostatnie dwa dni. Tak. I rzeka. Niesamowicie można się wyluzować, leżąc po prostu w wodzie przez cały dzień. Na festiwal? Czemu warto? Bo można iść spać z przyjaciółmi. Jest bardzo fajnie. Idziemy do lasu właśnie. Jakkolwiek to nie brzmi. Dlaczego warto, tak? Dla naprawdę świetnej muzyki. I to takiej porządno świetnej muzyki. To znaczy, to są takie zespoły albo takie kawałki, które w życiu bym chyba nie znalazł, czy na Spotify, czy na innym miejscu. Przepraszam za reklamę, ale no, muzyka jest naprawdę czymś, co nadaje całą moc tutaj temu miejscu. Ale chodzi mi o to, że to jest coś tak niespotykanego albo tak odrębnego, a zarazem taka muzyka, którą każdy powinien znać i ją na pewno każdy polubi. Więc jest super. Jest bardzo sympatycznie, dużo dzieci z rodzinami, fajnie to wygląda. Widzę uśmiechy na twarzy i o to wszystko chodzi. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy pierwszy raz po namowie naszych znajomych i na pewno w przyszłym roku i w kolejne lata będziemy się robić wszystko, żeby się pojawić na następny. Tutaj poznajemy kolejne fajne osoby, z którymi się miło i przyjemnie spędza czas. I widzę, te dni szybko mijają, jutro już trzeba niestety wyjeżdżać, no ale takie jest życie. Uważam, że to jest rewelacyjny pomysł. Połączenie koncertów razem z biwakowaniem i tutaj mieszkanie w takiej wspólnocie, świetna sprawa. I warsztaty, o warsztaty, trzeba wspomnieć o nich, bardzo fajne. Coś takiego, o którym człowiek wcześniej by nie pomyślał, warsztaty ze zwątpienia, z uśmiechu, super. Panonika! Panonika! Dajcie co! Jak wygląda życie na Panonice? Wolno, ciekawie. Jak widać, nie nudzimy się, nawet południe. Tego festiwalu nie da się porównać z żadnym festiwalem, myślę, że tutaj w Polsce czy w naszej części Europy. No jest niesamowicie. Jezus, tu jest najlepiej! Bo jest woda, bo jest yerba, bo jest... Powiedz, że są przyjaciele. Są przyjaciele. Dlaczego warto przyjechać? Bo jest woda... bo jest świetnie, bo se leżę sobie w wodzie, śmiejemy się. I już sprzęt do wymiany. Ile? 2,59. Co najbardziej lubisz na Panonice? Ludzi. A ja lubię ogień. A ja muzykę. A ja Panonikę. Bo Panonika to... Ogień. A nie muzyka. Yeah! Stoimy razem, no i gramy na gitarze, to jest ogień, a nie muzyka, to Panonika, kurczę, jest, bo są dzieci. To był zaplanowany wywiad, dziękujemy. Proszę, co chciałabyś powiedzieć, jak ci się tutaj podoba? Jest bardzo fajnie.
Widzicie, jest bardzo fajnie. Zapraszasz wszystkich tutaj za rok? Tak. Tym optymistycznym akcentem zakończmy tą pogadankę. Tak. Nie widzimy się za rok. Nie widzimy się. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.